Definitywnie powinieneś sprawdzić materiał o tym samochodzie, czyli o Fordzie Raptor R, który został dodany razem z nowym Mustangiem do Forzy Horizon 5 ostatnio. A dzisiaj sobie odbierzemy najnowszego Mustanga z 2024 roku albo trzeciego? Czwartego roku, okej. I żeby go odebrać, musicie sobie wejść tutaj w wiadomości, jak ja przed chwilą, i sobie po prostu go odebrać. Każdy z was powinien mieć go w swoim ekwipunku. I proszę bardzo, Mustang GT 2024 jest już w moim garażu, więc możemy go wziąć na testy. Spotkałem go już parę razy w Fordzie Horizon 5 na wyścigach, mimo że dopiero teraz dla wszystkich został odblokowany, a to dlatego, że można go było zdobyć w taki trochę cheaterski sposób. Wystarczyło go sobie dropnąć na aukcji. O, mam manual tutaj, ciekawe. I jak ktoś z was go sobie zdobył na aukcji, to mógł go sobie mieć, ale było to ryzykowne i nie chciałem o tym mówić, żeby ktoś przeze mnie bana nie dostał. Nie chciałem o tym mówić na odcinku. Była taka możliwość, aczkolwiek ciężko go było trafić, w zależności od pory dnia, ale była taka opcja. Masa przycisków na kierownicy tutaj jest. Czekajcie, przełączę sobie na manual. Skoro mamy tutaj wersję z manualem, ze sprzęgłem, to powinniśmy tego używać. W sumie fajnie, bo ten samochód wychodzi w wersji tej manualnej i w wersji droższej automatycznej. A tutaj widzimy, że postać sięga po drążek zmiany biegów przy każdej zmianie, więc jest to najpewniej manual. Ale ciekawe, którą wersję mamy tutaj w Fordzie Horizon 5. Widzę, że to jest GT, jeszcze jest wersja Dark Horse w Europie, bo właśnie to jest też ciekawe, że do Fordzy Horizon 5 ten samochód trafił prawie równocześnie z europejską premierą. W Stanach tym samochodem już się zdążyli znudzić, robiąc do niego przeróżne pakiety poszerzające i stylistyczne. Możecie się w tym w social media spotkać, że już ma jakiś body kit w ogóle, a w Europie dopiero się pojawił. Ale moim zdaniem zajebiście, że w ogóle ten samochód się pojawił w Europie. I co ciekawe, pojawił się w tej większej wersji silnikowej. Mam tu na myśli to, że nie pojawił się w wersji 2.3 EcoBoost. Pojawił się tylko i wyłącznie silnik 5-litrowy. Brawo Ford, to jest ostatnia marka, która będzie robiła samochody przystępne cenowo dla każdego, bo kosztuje powyżej 300 tysięcy złotych, zaczyna się od 300 tysięcy złotych, na którego można powiedzieć, że każdego będzie stać, nie? Samochód wygląda przepięknie, posłuchajmy jak brzmi. W Europie będzie można go sobie kupić w dwóch wersjach. Pierwsza to jest taka zwykła GT i druga to jest Dark Horse. Niestety w stosunku do wersji tej amerykańskiej będzie miał o 50 koni mechanicznych mniej w przypadku wersji GT i o 40 koni mechanicznych mniej w przypadku wersji Dark Horse. Albo odwrotnie. W każdym razie no, będzie słabszy od tych wersji amerykańskich, ale może da się to zwiększyć później, że tak powiem, w postprodukcji, przy tam jakimś delikatnym tuningu lub na przykład innej mapie silnika, nie? Wszystko da się zrobić. I tak jak wspomniałem, wersja z automatem będzie nieco droższa, wersja z manualem jest tańsza, ale jak ktoś lubi manualną zmianę biegów, to jeszcze oczywiście mamy dostępną. Chevrolet, Dodge niestety z Europy całkowicie się wycofali i chyba Camaro też zostało wstrzymane, nie? Jeśli chodzi o produkcję. Więc jest to taki ostatni model, który obecnie możemy sobie kupić za hajsy samochodu młodzieżowego z dużym silnikiem. Ach, jestem absolutnym fanem i bardzo mi się podoba ten model. Przypomina mi Mustanga tego, ten wcześniejszy model sprzed liftingu. Po liftingu ma tą taką maskę bardziej nachodzącą na przednie światła, wygląda bardziej tak europejsko, a tutaj widzę taki powrót raczej do tej wcześniejszej stylistyki. Oba samochody testowałem w rzeczywistości.
i zdecydowanie bardziej mi się podobał ten przód przedliftingowy. Jeśli chodzi o zegary, to tutaj już widzieliśmy, że w środku mamy potężny panel LCD. Czekaj, możemy to uruchomić tutaj? Chyba nie. O, coś się uruchomiło, ale słabo to świeci w Forza Vista niestety. No, coś tutaj widać. Do tyłu sobie usiąść niestety nie możemy, ale chyba nie ma tam za dużo miejsca, żeby sobie siedzieć z tyłu. Jest miejsce tak, żeby położyć sobie co najwyżej plecak. Te fotele tutaj w Forzie Horizon 5 są przesunięte tak trochę do przodu, przynajmniej nie jak na mój wzrost, żeby się tam zmieścić. I jak sobie odsunąłem tak fotel dla mnie, no to tego miejsca z tyłu było naprawdę malutko. I tutaj widzimy też dużo takich kanciatych miejsc na tym samochodzie, nie? Ale dalej jest to samochód raczej wykonany tanio. Co chyba dobrze, nie? Dobra, zobaczmy opcje tuningowe, co my możemy w nim zmienić. No niestety chyba niewiele. O, okej. Jest jakiś dodatkowy spoiler. Łożesz ty w mordę! Czy my mamy do tego samochodu body kit? Tutaj w Forzie Horizon 5 będziemy mieli pewnie nie wersję europejską, a wersję amerykańską, z racji tego, że akcja gry toczy się w Meksyku, a nie w, na przykład w Wielkiej Brytanii. Więc będziemy mieli tutaj dostęp do mocniejszej wersji tego Mustanga i powinien mieć tak, tutaj mamy 486 koni mechanicznych, a w europejskiej wersji byśmy mieli o 50 koni mniej, nie? To chyba nie jest aż taka duża różnica, zresztą pewnie można to skompensować później. Posłuchajmy innych opcji wydechowych. O, okej, wyścigowy brzmi bardzo fajnie. Ha, jest body kit. Proszę bardzo. Tak, to jest to, o czym wam mówiłem, że w Stanach Zjednoczonych już zrobili body kit. To nie jest jedyny body kit do tego samochodu, ale fajnie, że się pojawił. Zobaczcie, co tutaj się zmienia. Zmieniają nam się lusterka boczne, oczywiście karoseria, przód cały, ale reflektory przednie zostały bez zmian. Cała maska wymieniona, przednie błotniki, progi. Oczywiście mamy poszerzenie tego samochodu, mamy potężny dodany dyfuzor i jest to raczej taka wersja torowa, już można powiedzieć, tego Mustanga. Dyfuzor jest naprawdę ogromny, ale końcówki układu wydechowego widać, że pozostały bez zmian. Nie? Do środka widzimy, że pojawia nam się też klatka bezpieczeństwa. Tak, pojawia się klatka bezpieczeństwa i znika nam emblemat 5.0. A, spoko. Można zainstalować, można nie zainstalować. Chciałbym mieć dwie wersje tego samochodu, jedną z bodykitem, drugą bez bodykitu, bo strasznie mi się podoba ten model. Mamy też kilka opcji do ładowania. Prawilnie moglibyśmy tutaj wrzucić sobie supercharger i zobaczmy jeszcze swapy. Diesla dali. I takie zrobiłem sobie dostosowanie, 1371 kg, 885 koni mechanicznych i klasa S2, zobaczymy jak to jeździ. Klasa S1 oczywiście, nie S2, w S2 sobie nie poradzi, nie wiem czy w S1 sobie poradzi, zobaczymy zaraz. I zobaczmy oficjalne kolory do tego samochodu. O, ale fajny kolor, biały, żółty i taki matowy i czerwony. Podoba mi się ten, fajnie wygląda, nie? I mamy po tuningu gotową furę, klasa S1, potężny tylny spoiler. Co ciekawe, ten bodykit sprawia, że możemy sobie regulować przedni docisk, co znacznie ułatwia sprawę, no bo ten samochód stanowi teraz taki zgrany komplet, nie musimy instalować tych forzowych rzeczy paskudnych. I ma to teraz ręce i nogi, mamy tutaj standardowy silnik, całkiem fajnie udało go się zrobić w klasie S1 na oponach slickach i po ulepszeniu praktycznie całkowitym zawieszeniu i dodaniu skrzyni sześciobiegowej. Zostałem przy tej sześciobiegowej, tylko tam biegi ustawiłem inaczej, żeby zgadzało się wszystko ładnie, nie? I dalej mam manual.
prowadzi się całkiem dobrze. Zwiększyłem sobie docisk na przód i tył. Nie wiem, czy sobie w klasie S1 poradzi. Raczej zostawiłbym go w klasie A, gdzie czułby się, myślę, że całkiem dobrze. Z tego, co widziałem, jak już jeździłem sobie wcześniej multiplayer i parę razy tego Mustanga spotkałem, to inni gracze radzili sobie w nim całkiem nieźle. Nie wiem, czy podzieli los Raptora, który w klasie B dosłownie wymiatał. Nie próbowałem Raptora zrobić też do wyższych klas, nie wiem, jakby sobie tam ogarnął. Ale tak, może jest tak, że twórcy Forzy jakoś tam faworyzują tą markę. Nie mam pojęcia. Czekam na wasze teorie. O, z Porsche nie wiem, czy sobie poradzę. Może być ciężko, ale z drugiej strony będzie to... Co to za kamera dziwna? Może to być dobry test. GT3 z 21 roku. Kurde, to będzie zajebisty przeciwnik. Zajebiście trudny, zwłaszcza na krętej drodze. Ja jadę na manualu oczywiście. Let's go. To jest niezły pojedynek. Jak tu sobie poradzę w Fordzie, to będzie to dobry znak dla auta. Ciężko było dogonić tego gościa w Porszawie. Jechał idealnie, żadnego problemu nie popełnił. Ja tam kilka razy padłem w poślizg, próbowałem na zakręcie więcej gazu dodać, no i skończyło się to źle. Ale moim zdaniem zajebisty duel właśnie z Porszawą, bo jest to ultimate test dla tego Mustanga. Wcale nie zostałem jakoś tam bardzo z tyłu i myślę, że jeszcze lepszy tuning, lepszy kierowca mógłby osiągnąć więcej w tym samochodzie. Tutaj dałem z siebie naprawdę wszystko i czuję, że wyciągnąłem z tego samochodu no wszystko, co byłem w stanie, ale muszę przyznać, że hamowanie jest bardzo dobre tutaj. W pewnym momencie myślałem, że już nie ma szans, żebym wyhamował, a Mustang idealnie wytracił prędkość przed zakrętem, dzięki czemu mogłem ładnie wejść i go pokonać tak jak chciałem, ale i tak do GT3 Porsche daleko mi było. I pięknie, pod sam koniec Viper nie mógł tego
przeżyć, że ktoś go wyprzedził, a tu proszę bardzo, Mustang wszedł na prowadzenie, wyprzedzając Vipera z napędem na 4 koła. Gościu w Porsche był absolutnie genialny, zero jakiegokolwiek błędu, świetnie przejechał, zresztą Porsche jest też wspaniała do ścigania się w Forzie Horizon 5 i ciężko było mi konkurować tutaj jakimkolwiek AMKarem. Nie wiem, czy byłbym czymkolwiek w stanie pokonać tą Porsche. Zresztą jak nie jeździliście nią jeszcze, nie sprawdzaliście, spróbujcie sobie jakąkolwiek Porsche w Forzie Horizon 5 i naprawdę będziecie zachwyceni, jeśli chodzi o ściganie się. Są to samochody do wygrywania, nie musicie robić napędu na 4 koła. Te samochody prowadzą się tak, jakby miały napęd na 4 koła, mając napęd na tył. Co tu dużo gadać? Mustang to Mustang. Nie jest to Porsche, dało się go jakoś tak stuningować, że całkiem dobrze sobie radził. Chciałem jeszcze więcej tych testów porobić, ale wydaje mi się, że to na pewno nie jest najsłabszy samochód do ścigania się w S1. Też nie trafiłem tutaj na żadne Lambo, ale myślę, że Porsche i tak było dobrym przeciwnikiem. Na tuningu wyścigowym, na szerokich kapciach i oponach slickach. W standardowym silniku driftujemy sobie bez problemu, tylko nie ma tyle kontroli, co jakbyśmy mieli typowo tuning driftowy. Mustang z 2024 roku, moi drodzy, wygląda tak z maksymalnym, może nie maksymalnym tuningiem, ale po prostu z takim tuningiem, który jak najbardziej do niego pasuje. Daj znać, co o nim myślisz, czy ci się podoba, czy nie. Jak dla mnie to jest rakieta, świetnie go zrobili, model wygląda bajecznie. Nic tylko kupować. I w Fordzie, i w rzeczywistości. Trzymajcie się, na razie. Cześć.